Cześć, witajcie. Ostatnio filmów nie było przez dłuższy czas, ale udało mi się teraz znaleźć wolną chwilę. No i nagramy sobie takie zbiory, no, zbiory różności. Zaczynamy od pomidorów, to już takie, wiecie, ostatki, no, na nasiona głównie. Tutaj mamy pomidor karłowy Betalux, zbieramy. On jest fajny, ale w tym roku kupowałem nasiona i w tamtym, a już w następnym nie chcę. Chociaż wątpię, że to jest zmiana F1, także... Mam nadzieję, że to nie jest zmiana F1, także będziemy mieli już te Betaluxy, nawet jak jest, to zawsze można posadzić. O, tu mam te takie yellow pierwszej pedy, jakieś resztki, o, te przedojrzałe lepsze, tam jeszcze jakieś zielone nawet wiszą, ale to już resztka. Trochę bierze zaraza, ale w tym roku dobrze się obroniły, o te, wow, jakie fioletowe liście. Dobra, tutaj aksamitki, jakieś takie, one się same zasiały, ja tylko przesadziłem to między pomidory. Tutaj mamy black cherry. O, ładnie. Ładnie wyoszcza. Fajnie to wygląda, takie kolorowe. Wziąłem wiaderko, wyłożyłem sobie trawą skoszoną, bo było mokre. No i pomidorki się nie poobijały. O, tu jeszcze jeden ładny. Tu widzę, jeszcze będą. O, tego można, ale niech będzie. One są bardzo dobre, te jarą pierwszej pory. Dobra, tutaj nie widzę, żeby jeszcze coś było. No jakieś zielone są, nie wiem czy zdążą dojść, że zawsze zielone można zerwać. Ale tu są te, które mi się bardzo podobają. Takie pomidorki. Black Plum, o. Black Plum, naprawdę super odmiana, polecam wam. I to jest taka odmiana, no nie są bardzo słodkie, ale są naprawdę bardzo dobre. To jest taki naprawdę smak pomidory. Ja wczoraj sobie zerwałem, o jeszcze patrzcie, jest kilka. One są super, naprawdę. Wziąć z kanapeczką czy z czymś. Normalnie jeść jako... Jak jabłuszko, pyszne. Tutaj jest jakiś ogryzek już, bo coś zjadło, ślimak. Może jeszcze śluz widać, o. No nie wiem, pewnie nie będzie już nasion. Jedno jest. O, tu jest jedno nasionko. No dobra, co to jest za odmiana? O, nie widzę. Zmazało się. A dobra, malinowy olbrzym to jest. Jakoś tam się da doszczyt. A tu jeszcze są te ładne takie, zielone. A jeden tylko? Nie. Tutaj jest kilka. No ale nie wiem, czy one zdążą. One już są zielone bardzo od dawna. Jakoś tak ten krzak stoi. Ten. Widzicie, on nawet w górę nie urósł. Tutaj ładnie urósł. O, tu jeszcze są yellow pear shaped. Nawet nie wiedziałem, lol. Skąd one się tutaj wzięły? Nie wiem. A na pewno te yellow pear shaped? Takie inne. Nie wiem, szczerze. Napiszę. A to są te black plumy wszystko. No ale te takie są inne, te. Chociaż nie, faktycznie też takie. To są black plumy, no to fajnie, niech one rosną. No jeden wygląda jak yellow pear shaped. Ale one głównie były o takie, nawet trochę większe były, ale nie, no o takie były. No tutaj już nic nie widzę, kurde, pusto. Pusto, nie ma nic. Tutaj nic nie było w tym roku, totalnie sałata była tylko. I tutaj tak samo. Tu mi fabryki, że tak powiem, wyginęły. Bo nie ma. Tam trochę jest, zaraz będziemy zbierać. Ale najpierw pomidory. W tym roku pomidor dziadka w ogóle nie dał żadnego owocu. Szkoda. O, tutaj widzę tigrella jeden. Jest jeszcze zielony. Nie mam dojrzałego, nie? Nie mam. Dobra. Tutaj nic nie widzę dojrzałego. Jeszcze dużo kwiatów jest, ale no to już za późno. No się trzymają, ale tutaj patrzcie. Mam tutaj takie fajne pomidorki. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Bierzemy jeszcze jeden. O! I jeszcze jeden. Czy go zostawić? Bo nie wiem, czy on jest w pełni dojrzały. Takie twarde są. Jednego zostawię. Zobaczcie, ich tutaj jest sporo. Te cytrynowe takie. Cytrynki. Bardzo fajnie rosną w tym roku. To już krzak ogólnie są z góry, nie? Tu już na dole pełno ich było. Zobaczcie, wilki już później zostawiałem, no ale to teraz to już nie ma co obrywać. To jest sam góra krzaka, wiecie, już końcówka, tu się kończy krzak. A tu jest jakiś taki czerwony. Totalnie nie wiem, skąd on się wziął. A nie, wiem już skąd on się wziął, z tego krzaka. Dobra, ja myślę, że to jest na tym krzaku. Tylko teraz, co tu jest za odmiana? No z tego coś nie doczytam, to jest jakaś rzodkiewka w ogóle. Ale no nie ma, nie ma informacji. Zgubiła się. Nie wiem co to jest, ale tutaj nie było w ogóle owoców na tym krzaku. Tutaj jakieś zielone mamy.
No i tutaj tigerelle są. Tak? Nie, to jest kiwi. Patrzcie, to jest kiwi. A tutaj? Anna German. Anna German ma takie owoce jakieś. Ale w tym roku nie wyszły, nie wiem. Jaka wina. Takie krzaki wyszły. Jaka wina. Wydaje mi się, że po prostu coś było nie tak z zapleniem, mimo iż ja machałem krzaczkami. Ale no nie wiem, czy nie będę musiał w przyszłym roku ręcznie, bo właśnie ciocia mi nawet pisała, że w tym roku jest coś średnio z zapyleniem, nie? I tak nie, no bo u mnie jest dobrze, nie? Bo na początku tak ładnie tutaj, szczególnie o te krzaki, wszystkie tak ładnie, pełne owoców było. A no, później masakrycznie, tutaj totalnie zapylałem, ja naprawdę, o tak wiecie, nawet tego pomidora totalnie ręcznie, no ale nie wiem, może pędzelkiem będę w przyszłym roku. Dobra, więc szklarni z pomidorów chyba tyle. W tym roku mało było. No ale cóż, muszę tutaj dobrze obornikiem zrobić ziemię i jakieś gliny trochę przemieszać. Ale teraz przejdźmy do papryki. Ta, która jest dojrzała, to zbierzemy. Tu mamy te DKN. U mnie w tym roku niesamowicie obrodziła. Tak jak powinna, fajnie. No, no ładna. Tutaj akurat takie mniejsze. A jakaś zjedzona, ale nie zostanie. Tu jest jeszcze jakaś taka rewia. No i tam powymierały. No i dobra, jesteśmy tu w zaroślach moich. Niezbane papryki, ale patrzcie, jakie fajne, grube. Mega. O, tam, patrzcie. Dobra, tu jest wszystko wybrane. Patrzcie, ile jeszcze jest zielonych. Bardzo dużo. Opłaca się sadzić ten pieprz kajen, później naprawdę fajny jest, ja robiłem i no super rzecz. Alternatywa dla tego zwykłego pieprzu rewelacyjna. Dobra, zbieramy. Trochę ich jest, ładne takie papryczki niewielkie. O, zielona się zerwała, no to nie problem. Tu jeszcze jest jakaś, tylko widzę pokrzywę. Ona już nawet, bo ona już spadła, urwała się wcześniej. Zwiędła trochę. I stąd, o, jeszcze jedna i mi poleciała, dobra. Jeju. Teraz idziemy tutaj, no naprawdę, patrzcie. Krzak, wow. Ślicznie. Tak, żeby było zawsze. Rwiemy, o, pokrzywa jaka wielka. Rwiemy, będziemy robili pieprz. Ojej. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać, bo jak nie, to wam wstawię jakąś muzykę. Kurde, ale nie, no fajnie by było. Fajnie jakby było, bo naprawdę... Oj, spadła no. One się już nie trzymają, te dojrzałe. Same spadają. Oto się obrywa. Zielone. Pokrzywe. Dobra, mamy. Tak ładnie już w wiaderku to wygląda. Tutaj są zielone. Tutaj jeszcze taka, to chyba jest taka czerwona zwykła z Biedronki. A nie, to jest rewia. Ciekawe. I co, Bella, pomagasz? Tu mamy taką z Biedronki właśnie tą, czy tam nie, z Rauchana, no nieważne. To taka najzwyklejsza, podłużna, Ramiro. Chyba Ramiro ona była, no. I patrzcie, jak ona ładnie. No szkoda, że są zielone. A naprawdę, ja jej bardzo wcześnie siałem. Tu ładnie rośnie jakaś taka... habanero? Możliwe, że to jest habanero. Tutaj nic nie widzę ciekawego. Tam jest ładna, duża jakaś. Ale zielona, może dojrzeje. Wielkiego słonecznika urwałem. Też wam w tym filmie wstawię zdjęcia arbuzów i właśnie słonecznika. Bo się kilka dni temu zabrałem, no bo były deszcze i by mi się popsuły. Tutaj dynia niestety pękła, no ale już jest późno, ale patrzcie, zaraza. Nie tyka. Pękła niestety. Ale tu jest już, patrzcie, o, kolejna. Nie wiem, czy coś z tego będzie, raczej nie, ale nie chcę rosnąć. Zawsze będzie można zerwać, dla kury rzucić, jak zaraz zacznie brać. O, tu jakaś jest. Ale to już będzie za późno. Tutaj jeszcze jakaś pozostała cukinka. O, można zerwać. Czemu nie? Ojej. Zerwiemy. No dawaj, hopa. No to mi przypadkowo została, wiecie, w paletach rozsadowych. I urosła, także fajnie. Malutka. Ale takie są najlepsze. Wiesz, ona już jest stara, strasznie twarda. Także zobaczymy. Tutaj w niedzielę ziemniaki wykopałem.
Trochę było, ale to było tylko jedno wiaderko słabo, jakoś tak nie wiem co się zostało. Czy zjadło coś, bo w większości miejsc w ogóle nawet nie było miejsca. Bo ziemniaku, one na początku ładnie wyrosły. Tutaj nic w tym roku nie było. Podpory są i tak dalej. Tu śliwka taka ładna urosła, ale nie wiem czy to jest sens takie coś trzymać, czy lepiej po prostu się jak coś się szczepi. Chyba tak się mówi. Tutaj rukola, no to naprawdę. Że ona jest nie do przerobienia, widzicie, trochę było zrywane, ale nadal rośnie za dużo. Nawet jeszcze pewnie dzisiaj zerwę, może nie wiem, czy się mrozi rukolę. Dzisiaj mam właśnie taki dzień trochę luźniejszy, chociaż luźniejszy, no niezbyt luźniejszy, ale chcę coś po prostu zrobić, bo mam sporo nauki, ale jest ostatni dzień pogody, także chcę coś zrobić. No grzybów na razie nie widać, chociaż popadało, ale nie widać. Nie. Ale tam przy ulicy to są co róż. Tutaj poryły dziki, widzicie takie plamy. Ale ja wziąłem to, poukładałem tak jak mogłem. I w zasadzie może to zarośnie. Także tak może być. Idziemy na ten ogród. Tutaj jakieś te dynie, takie niedobitki. Bez zarazy, no jeszcze nic z tego nie będzie, ale nie będzie, mówię, kurą się da. Kapusta jakaś taka. W tym roku no, ładnie wyglądała na początku, mega ładnie rosła, ale później klops. Ale no, można coś niby z tego zrobić, nie? One są fajne, zbite te główki, tylko malutkie. To. Ale no, z tych wszystkich by ten poczyścić, ładne wziąć, to spoko. Kolarepy te przerośnięte, totalnie nie zbierałem ich. Nie wiem czemu. No, ona ładna, ciężka, jest duża. Naprawdę duża. Ale no, jakoś nie zbierałem. Znaczy wiecie, on trochę było zbieranych, nie? Ale tutaj to zostawiłem totalnie. Za kalerepami jakoś bardzo nie przepadam, ale no czasami jest dobre, ale czasami takie gorzkie są, że naprawdę nie lubię. A tutaj patrzcie, ta jedna wielka, tu nawet taka mniejsza urosła. Także no, nie wiem co z nimi zrobię, tu już się psuły nawet. Także raczej się zepsują. O, ta już chyba się, a nie no, patrzcie, ładne stoją, nie wiem co z tym robić. Królikom nie, ale kurom można dać. Kalafiory też zostawiłem je totalnie, bo słabe były. Mogłem zbierać takie malutkie, to była jedna zupa ze wszystkich, także trudnie. Co, górki już dawno poszły, arbuzy mówię wam. Zbierałem, pokażę wam ten. I to tutaj mam marchewkę. Jestem jej ciekawy. Raczej nie jest duża. O, właśnie, nie jest duża, ładna taka. Taka jak w tamtym roku, była nawet trochę większa. Nie ma źle. Patrzcie. Fajna, prosta jest. No malutka, malutka, ale do zupy. Niech będzie, kurde. Wykopię ją. Powiem wam, że jestem zaskoczony. Ta to już jest naprawdę ładna mrówka. Ale ta takiej nigdy nie miałem, patrzcie. Ona tu w mięcie urosła. Jej nie widziałem totalnie. Nie widziałem jej ani trochę. Miętą zarosła. Ona ma ogromne te liście i może mieć wielki korzeń. Także to kopiemy ją. Grabkami. No jestem ciekaw. Patrzcie jaka gruba. Ja cię nie mogę. Takiej nie miałem nigdy. A tu jeszcze są takie. Jakaś jedna. O. A też gruba. Kurde. Niesamowite dla mnie. Wow. No, ukryła się nieźle. Śliczna. Tu jeszcze coś jest. O, te. Takie ładne. To odchodzi samo. Tutaj nawet jedna. O. Żółta taka była. Ładnie. Patrzcie, tutaj jeszcze szpinak. Zaczyna mi rosnąć. O. Tu nawet koperek chyba. Albo marchewka. Trochę wygląda jak koperek. Dobra. Ale no, samo się wysiało tam. Od korzeni pewnie. Bo ja zostawiłem korzenie, tylko poucinałem ładnie ten szpinak. I pomroziłem. Także no fajnie. Niech sobie rośnie, ale powiem wam, jeśli chodzi o marchewki, to tak. Mój plan. Obornik, piach z ziemią wymierzać, z tą gliną. I trzeba posiać po pierwsze z dobrej odległości, czyli chyba kupię znowu nasiona na taśmie.
I po drugie, dzisiaj oglądałem film na kanale Wiejskie Inspiracje, no i tam było eksperyment z tym, że marchewka rosła razem z pietruszką. Naprawdę były wielkie, także no, tak zrobię. Będzie rządek tej pietruszki, rządek marchewki, albo nawet kawałek marchewki, kawałek pietruszki, można się tak pobawić. Niech sobie to rośnie. Widzę, wow, no jestem pod wrażeniem. Patrzcie, jaką ładną miętę mam tutaj. To jest akurat taka odmiana z jakimś takim fioletowym tym. Ona się tu rozrosła, to sobie po całym ogrodzie. Tam jest na końcu też ładna. I co, panuje to wszystko, jak mniej więcej po prostu posuszyć. Tutaj już są orzechy, już były trochę zbierane, patrzcie. Taka fajna odmiana, duże bardzo. Przyszedłem tutaj, gdzie jest taka druga odmiana mięty, zawsze taka ładna, patrzcie. Strasznie zjedzona. W tym roku, no, słabo. Ale no też zbiorę trochę jej, te co ładniejsze, jakieś listki. Bo ona jest fajniejsza, całkowicie inny aromat. Dużo lepsza, a zawsze taka gruba jest co roku. W tym roku nic. Tu jest jeszcze melisa, mi się zdaje. Chociaż nie, to jest chyba pokrzywa. No, pokrzywa. To z takiej pokrzywy na pary wszelkie są super. Ładnie pachnie. Nie zauważyłem kwiatków białych, dobra. No to zbiorę sobie. I zaraz przejdziemy do tej ładnej, fioletowej. Tutaj mamy chyba majeranek. Ale nie czuję zapachu, bo tak biorę, a strasznie mam w mięcie, bo tak rwałem. Trochę nerwałem. Zapach i pomieszany nie czuję. Ale wydaje mi się, tak majeranek wygląda. O, tu jeszcze mięta, patrzcie, ładnie. Dobra, co to jeszcze? O! Zajrzymy sobie do winogronów. O, ten jeszcze nie całkiem dojrzały, ale no już większość jest naprawdę dojrzałych. Nawet przeod dawna. On jest fajny. Tylko, że sam środek się je. Ale nic z niego nie robimy. Kiedyś może będę robił jakieś wino. Ale na razie jeszcze nie. Dobra, tutaj mam ten. No taki jest inny winogron. On wyglądał na totalnie padnięty. Ja tego nie ścinałem, ale został ścięty. Odrasta na szczęście i bardzo dobrze, bo no nie ma lepszego winogronu jak ten, dosłownie. Ja lubię taki, co jest tam. Lubię na przykład taki zielony, nie? Czy czerwony, te większe takie. Tam mam nawet. Ale no, ten jest jednak nie do przebicia. Bo tamten, co mam zielony i czerwony taki, ale czerwonego nie mam, to się je ze skórką, nie? A ten się je bez skórki, jest taki bordowy, czasami nawet biały. I zawsze całe te drzewa obrastał, no w tym roku, nie wiem, no został przycięty. Szkoda, ale trudno. Może za 2 lata gdzieś już będzie z powrotem. Tutaj jest jeszcze trochę orzechów laskowych. W tym roku nie ma coś? Lol. Przepraszam, tak mówię, ale nie widzę żadnego. W tamtym roku to było sporo. Jak na taki krzaczek było wiadereczko. Nie widzę ani jednego. Ale no dobra, nie ma. Naprawdę nie ma. Szkoda, bo one fajne są. Dostaliśmy. A to już ile lat temu. Tutaj też nie ma, nie ma. Nie ma ani jednego. Szkoda. Tutaj borówki, no to już wiadomo, bardzo dawno temu się skończyły. To już bardzo dawno temu, ale u nas jakoś tak małe są te krzaczki. I one szybko się kończą, już początek wakacji, czy tam, nie pamiętam. Wiem, że najpierw są jagody kamczackie, a później, no ale one szybko się kończą. Chociaż tam na dole to jeszcze jadłem niedawno, nawet z tydzień temu. Dobra, ten winogron, właśnie o nim mówiłem, zielony. Fajny, duży, a co z tego jako? Nic nie ma takiego, jakieś wisze uschnięte. Zjada jakiś grzyb, nie wiem jak to pryskać. Chemią nie chcę. Patrzcie, do pozbierania jest pełno orzechów. Także będą zbierane. O, tu jest kompost. No taki, wiecie, domowy. Coś naprawdę tu w tym miejscu kiedyś był. Ja sobie wykopałem z tego ziemię, dałem do grządek, jaka na tym cebula urosła. Pietruszki miałem normalnie grube, ładne. Naprawdę. Tu mam też trochę mięty koło szklarni, ale to jest ta sama, co jest tam i tutaj jest brzydka, także ona się sama tutaj zasiała, bo były doniczki z truskawkami i tam były jakieś korzenie mięty i po prostu się uprzysiały, tak powiem. W tamtym roku i w tym roku jest pełno. O, do sałaty. Do sałatki takie idealne, takie malutkie. Tutaj mięta się zasiała. To wiecie, wszystko stamtąd przyszło, tam zawsze rosło. I tu, o, aż tutaj, pod sam budynek. No i dobra, pewnie później będę jakoś się dzielił, chociaż nie wiem, no mogę zrobić tak na przykład. Na jedną stronę. To jest mało, ale leci jakiś samolot. Ale
ta jest ładna. Tylko ona trochę gorzej dla mnie pachnie, ale też jest fajna. Mięta to mięta. Zbieram totalnie wszystko, bo ona sobie przecież na wiosnę totalnie odrośnie, jeszcze się jest mega rozrośnie, także wiecie, a to aż tępię tą miętę, no bo wiadomo, niepilnowana to jest plaga. Ale dobra. No i tak o, co ładniejsze wyczyszczone. Wow, wieje. No i patrzcie, cały taki karton, za dużo trochę. Ale no, to i tak tylko listki będę suszył, łodygi będę usuwał zaraz. A więc no, zadowolony jestem ze zbiorów marchewki na pewno. Bo się tak wielkiej nie spodziewałem. Tu jest jeszcze druga taka fajna, o. Jest jeszcze jedna tam gdzieś taka, o, taka grubsza, fajna. No, takie fajne, one mogą poleżeć i na dwie, trzy zupy są. Bardziej dwie. Jakieś rosoły, dobra, i mięta fajna. No i jeszcze to wiaderko wam pokażę. Wow. Co tu się stało? Złapana. Dobra, kurą posprzątałem w niedzielę, nie w sobotę. Dałem im pełno słomy, ale to cała słoma na wybiegu. Tu totalnie nie ma słomy, już się skończyła, bo wszystko specjalnie tak dużo im dałem. Jajko dzisiaj, szorstia ciepłe. Jak tam? Jakieś owoce masz? Aha, i drugie. To awokado, a to ciepłe. Przykleję nawet jest piórko, czyli będzie wiadomo. Od Siri? Nie, no nie. Od piórka jak od Silki. Nie wiem. Dobra, i tutaj jeszcze jest, o, jedna papryczka. A tu jest bakłażan, patrzcie. On dalej rośnie tak fajny. I ja go chyba wezmę na zimę do domku. Dwa nawet tutaj są. Także no, zobaczymy. No i dobra, jeszcze taki pomidor. Jeden się uchował, żółty. To jest ten, no yellow pear shaped. A to jest black plum jakiś. Coś takiego, nie wiem. Coś ten czarny taki jakiś. Możliwe, że black cherry. Dobra, więc podsumowując. Najbardziej jestem zadowolony z tej papryki de Cayenne. No bo widać, że jest czego. Z pomidorów jestem jedynie niezadowolony. No w tym roku tak średnio. Niby trochę było, ale kurczę. Nie było moich ulubionych odmian wszystkich. Zobaczymy, może w przyszłym roku będzie lepiej. Muszę trochę popracować nad tą ziemią w szklarni. No i co, fajnie mięty obrodziły. Przecież mięta to zawsze obrodzi. Do zebrania mam jeszcze dużo orzechów, ale to nie teraz, bo teraz się zajmę suszeniem mięty. No i pewnie papryki i tak dalej, wszystkiego. Suszarki nie mam, ale robię to na razie w piekarniku. Czekam na promocję w Lidlu. No i jestem też zadowolony z marchewek. Bo się nie spodziewałem aż takiego zbioru. Wiadomo, może być lepiej, ale dla mnie to już jest duży przeskok, jak jest naprawdę takiej fajnej wielkości marchewka. Nawet kilka, także no, to jest fajna oznaka. Także tak, to jest część pierwsza. No wiem, że ciężko jest się zabrać, żeby obejrzeć jakiś długi film. Ten ma 23 minuty aktualnie. Także no, stwierdziłem, że podzielę to na części i teraz przy okazji coś tam zrobię. Także nie będę musiał montować w długą całość. Będzie mi wygodniej, bo też nie mam teraz dużo czasu. No i myślę, że też dla was może być wygodniej, bo możecie sobie po kawałku obejrzeć i łatwiej jest znaleźć pół godzinki niż na przykład półtorej. Także dziękuję wam za obejrzenie. Zaglądajcie do opisu. No i widzimy się w następnym filmie. Cześć.